Chaby dżaby. Witamy w audycji o Gwiezdnych Wojnach pod tytułem Schaby dżaby, przy mikrofonach Maciej Szczepański i Piotr Wojdasiewicz z portalu Star Wars Extreme. Tak, musiałeś podkreślić, że o Gwiezdnych Wojnach, dlatego że niektórzy mogą się nie zorientować, jak nas słuchają, i to w sumie racja. Tak. Także, ale... Maćku, powiedz, o czym będzie program, może tak szybciej będzie. Dobrze, program będzie o potworach. Tak, dzisiaj rozmawiamy o potworach, o tym, co nas straszy w Gwiezdnych Wojnach i czy i w ogóle coś takiego jest. I nie a tylko. Głównie o tym, co jest straszne dla nas, co nas w czasach dzieciństwa straszyło. Tak, czyli będziemy znowu przede wszystkim mówić o filmach science fiction naszej młodości. Mamy nadzieję, że młodości naszych słuchaczy. Tak. Początkowo chyba zaczniemy standardowo od wiadomości, drodzy tak, słuchacze. Tylko powiem jeszcze, że jeśli wy chcecie się z nami podzielić, czego się baliście, jak byliście mali, to piszcie do nas na numer gadu 971 albo dzwońcie tak, na warszawski numer telefonu 22 827 7205. A tymczasem rozpoczynamy od naszego małego serwisu informacyjnego. Zaczniemy jedną taką wiadomością, jedną plotką związaną z grą komputerową, grą MMO, która powstaje, czyli z The Old Republic. Otóż jako, że wszyscy czekamy na tę grę, nie wiem jak ty, ale ja tak. No tak, to jest super, super tytuł gorący od bardzo wielu, wielu tygodni. Tak, no i powstaje już od dawna, no i... I teraz jest dosyć taka ciekawa plotka. Otóż jeden z pracowników EA Mythic, które jest własnością Electronic Arts, tak samo zresztą jak BioWare, który nad Torem pracuje. Mhm. Otóż ten pracownik anonimowo powiedział, że Tor w chwili obecnej to jest jedna wielka klapa, że nic tam nie działa, że już władowane w to zostało 300 milionów dolarów. Podkreślę, 300 milionów trochę dolarów. Trochę dużo, nie uważasz? Tak. I że Lucas z ekipą panikują, dlatego że w chwili obecnej w takim stanie jak to jest nie można tego wydać. A nie można przecież terminu premiery odkładać w nieskończoność. No ja wiem, nie wiem oczywiście, bo z tego co się też dowiadujemy, to osoba, która wygłosiła ten pogląd, to jest osoba, która już nie pracuje przy projekcie. To znaczy, czy nie pracuje, nie wiem, wisiało nad nią widmo zwolnienia, o no którym właśnie, ona wiedziała. No myślę, że teraz to widmo staje się taką, a propos strachów, prawdziwą postacią z krwi i kości. Tak, i tutaj trzeba się zastanowić, na ile to, co ten pracownik mówi, jest rzeczywiście wiarygodne, no bo jak wiemy, pracownik, którego mają zamiar wyrzucić, może być rozgoryczony, a ludzie rozgoryczeni mogą mówić różne dziwne rzeczy. Tak, miejmy jednak nadzieję, że praca nad The Old Republic, czyli tak naprawdę pierwszą tak dużą, rozbudowaną grą tego typu w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzie każdy będzie mógł się wcielić w postać, jaką sobie tam wybierze, jednak no, ta gra powstanie. Miejmy taką nadzieję, trzymajmy kciuki przynajmniej. Tak, Maćku. Jeszcze wrócę do tego, do tych 300 milionów dolarów, bo na chwilę obecną to najdroższą grą komputerową jest chyba GTA 4, na które poszło 100 milionów dolarów. A Titanic? To była gra komputerowa? No tak mi się wydawało, no ten statek tak wyglądał trochę. A no to w sumie trochę tak, nie wiem ile poszło na Titanica. W każdym razie z tego co wiem to GTA 4 100 milionów dolarów, a jeśli teraz na Tora już poszło 300 milionów, to szczerze mówiąc, aż trudno mi jest w to uwierzyć. No dobrze, no to Maćku, zostawmy cię z tą trudną wiarą, może posłuchamy troszeczkę jakiegoś powera, a zaraz po przerwie muzycznej będziemy rozmawiać dalej o nowościach ze świata Star Wars. Już wracamy do schabów. I wracamy do schabów takich gwiezdnowojennych. Czystych czy brudnych? Czystych, wyjątkowo czystych, znaczy albo wyjątkowo brudnych, to zależy. Bo będziemy teraz rozmawiać o higienie w Star Wars. Tak, to znaczy na jednym z for internetowych znalazło się zadane pytanie przez jednego z użytkowników, jak postacie z Gwiezdnych Wojen się myły. I na tyle nas to pytanie zaskoczyło, że ktoś może w taki sposób po prostu podchodzić do Gwiezdnych Wojen, prawda? Z jednej strony taki, tak, ale taki codzienny. Tak, a z drugiej to jest rzeczywiście taka coś, co powinno przyjść do głowy mi, a nigdy nie przyszło. No tak, ale czy jak oglądasz jakieś inne filmy, to też zastanawiasz się na przykład, co jedli w międzyczasie bohaterowie, nie wiem, jak napadali na Jerozolimę? Nie, ale zastanawiam się, dlaczego nigdy nie ma pokazane, jak idą do toalety się załatwić. Czy wiesz, bo może to nie są filmy dokumentalne, chociażby dlatego. Chociaż może wrócimy do tego tematu, bo w Gwiezdnych Wojnach troszeczkę
troszeczkę inaczej jest, bo faktycznie jakby na to spojrzeć tak wnikliwiej, no to te stroje, umówmy się, w których paradują bohaterowie, są dosyć ciężkie, mocne i nieraz pokazują tych bohaterów, którzy chodzą w tym żelastwie, prawda, przez cały film. I teraz pytanie takie czysto naprawdę takie ludzkie. Jak oni się myli? No, to jest dobre pytanie. Na przykład, czy... No bo wiemy, jak się mył C-3PO. Jego zanurzali w olej. W oleju, i było wszystko dobrze. Możemy się domyślać, że inny robot R2-D2 też był w ten sposób myty. Tak. A Vader? Vader może w tej kapsule takiej, wiesz, co tam... Myślisz, że to jest pralka wielka? A może... Ta kapsuła się zamyka, wypełniają wodę, proszek i go tam wiruje w środku? No, wiesz, dosyć ciekawy pomysł. Mnie się wydaje, że chyba aż tak dużo środków nie jest potrzebne, bo on był, wiesz, on tak naprawdę niewiele miał tam do mycia, bo co mu tam zostało? Niewiele zostało, racja. No właśnie, on tam miał chyba tylko głowę, może tylko kark mu myli, nie? Może właśnie ta scena, kiedy ten hełm tak zjeżdża, nie? A, to tylko po prostu miał tylko kark. Dezynfekują, wiesz, jakaś psikaczka taka, nie wiem. No, w każdym razie... No tutaj możemy powiedzieć, przyłączamy się do tego pytania, jak osoby, bohaterowie Gwiezdnowojenni się myli. Jeżeli ktoś z was ma jakieś pomysły, oczywiście prosimy o kontakt na gadu 971. Tutaj Krzysiek się zapytał, a co jedli? Co jedli? A myślisz, że to jest co jedli, czy co jedli? A co Jedi? A może co jedli? Właśnie, albo a co jedli, albo a co Jedi. Jedli. Może troszeczkę tutaj teraz naginamy rzeczywistość. No nie wiem, co mogli jeść, no. Ja wiem, że na pewno niby nóżkę jadł Yoda. Niby tak? Nóżkę? Czy korzenią nóżkę? Już zapomniałem. Nie, niby nóżka niby to nóżkę u ameby. To chyba te takie ameby mają te niby nóżki. Jakieś. Podocyty, ale to zupełnie już co innego. Podocyty to już naczynia krwionośne. Maćku, co jeszcze z nowości Star Wars? Z nowości Star Wars, znaczy mówiliśmy o higienie, o czystości i tak dalej. Przechodzimy do kolejnego szczytnego tematu. Ty już widzisz, ale ty tak? Chcesz to chyba nawiązać tylko, bo to tak gwiezdnowojenne nie jest za to bardzo. Nie jest gwiezdnowojenne, a to jest szczytne i chcemy powiedzieć. Otóż na Facebooku ostatnio była akcja, rozsyłany jest obrazek, który się rozchodzi dość szybko, zatytułowany Kobieto, zbadaj cycki. Tak. Jest to obrazek przedstawiający właśnie dwie dziewczyny w topless. Mhm. I hasło jest mammograf to nie wnyki, nie obetnie ci nogi. I to jest właśnie obrazek, który zachęca wszystkie kobiety, wszystkie dziewczyny, żeby przebadały się pod kątem ewentualnych jakichś, jak to się nazywa od strony medycznej? Chorób, tak? A myślałem, że jakoś bardziej tutaj... Znaczy, Maćku, powiem ci tak... Oczywiście to jest audycja o Gwiezdnych Wojnach i to jest szczytne, że my nawet ten czas gwiezdnowojenny poświęcamy w jakiś sposób, prawda, chorobom i takim społecznym, nie wiem, akcjom, żeby no tutaj kobiety się badały. My oczywiście popieramy tę akcję, ale no oczywiście popieramy wszystkie jakieś akcje, gdzie poprzez samo badanie możemy zapobiegać nowotworom i tutaj mówię całkowicie szczerze. Tak. No, popieramy. Ksaby, dżaby popierają wszystkie badania profilaktyczne. A badanie piersi w szczególności... Bo jak tu jest napisane, ale pozwól Maćku, mężczyznom się nimi nacieszyć, one są dobrym narodowym. Tak, ale Maćku, na rysunku jest wyraźnie pokazane, że panie same sobie badają i tu o to chodzi. Myślałeś, że to mężczyzna stwierdza, tak? To my przerwę zróbmy. Tutaj schaby na chwilkę wracają. Gwiezdnowojennie będzie po wiadomościach. Tak, będziemy rozmawiać o głównym temacie naszego odcinka, czyli o potworach, o muminkach nawet. Tak, o muminkach będzie. Będziecie mogli usłyszeć, co ulica ma do powiedzenia, czego ulica się bała. Tak. I zapraszamy teraz na wiadomość. Tak, posłuchajcie czegoś normalnego, chociaż chwilę. Schaby, dżaby. Powracamy do audycji Schaby, dżaby o Gwiezdnych Wojnach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o potworach, stworach i strachach z dzieciństwa. Tak, to znaczy o tym, czego kto z nas się bał, jak był malutki. I pierwsze... Malutki. To zależy. No, w sumie ja jestem cały czas malutki, tak? To jak byłem mniejszy niż teraz i młodszy niż teraz. Może młodszy, bo z tymi wielkościami to wiesz, różnie dobrze, bywa. To jak byłem młodszy niż teraz. Zresztą niektórzy mogą się przechwalać, więc wiesz, mogą mówić, że są już duzi, nie? A no w sumie racja. Nie, a wiesz, niektórzy są duzi, ale cały czas młodzi, tak intelektualnie. Dobrze rozgraniczamy w każdym razie wielkości od wieku. Dokładnie, tak? I na wstępie możecie usłyszeć, co...
Polska Ulica powiedziała, tak, czego Polska Ulica się bała. Tak, przeprowadziliśmy sondę na 1000 wybranych obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Warszawy. Zupełnie przypadkowych na ulicy Krakowskiej Przedmieście. Postanowiliśmy wybrać tylko te, co są ciekawsze, a te, które są ciekawsze, właśnie za chwilę usłyszycie. Ja się, jak mojemu bratu próbowałem bajkę opowiedzieć na dobranoc o maklerze bez głowy i sam się przestraszyłem. Nie, mumii się bałam zawsze. W każdym filmie, jak zawsze występowała jakaś mumia w filmach animowanych, to się jej bałam. Potem się śniła po nocach. I ty baba? No już nie pamiętam. Czy się bałem? Może pająków bardziej. Były takie filmy kiedyś jak Kobieta Wąż, Kobieta Kot, albo na przykład Umarłych Trupów, coś tam takiego szło, Świt Żywych Trupów, o i to tego się bałem. Buka z Muminków. Buki, Hatifnatów, to pod Muminki, no i klaunów. Ja się nie bałam nigdy potworów, bałam się pająków. Ja się bałem tego Szkieletona z Himena. Szkieletora, Skeletona? Bałem się go bardzo, nie? On był zły. A ja? To bardziej z horrorów Freddy'ego, Krugera. Tego mieszkańcego pod łóżkiem. Hatifnatów z Muminków. Wypyta ma sędzia. No Buki oczywiście z Muminków. Kurde, bałam się Freddy'ego Krugera, nie wiem czy go można potwora. A jeszcze bałam się czarownicy z Muminków. Tak, i to właśnie ludzie mówili, że tego się bali. No, czyli możemy powiedzieć, że Muminki rządzą, tak? Naszymi strachami. Wychodzi na to, że najstraszniejszą w ogóle bajką, najstraszniejszym czymś z dzieciństwa to były Muminki. Powiem tak, teraz dopiero, po tylu latach możemy zobaczyć, jaką krzywdę dla narodu polskiego i pewnie dla wszystkich narodów świata wyrządziły Muminki. No to prawda. Powiem ci tyle tylko, że jak widziałem te białe postacie, które się nazywają Hatifnaty, tak? Hatifnaty albo Hatifnatowie, nigdy tak, nie wiem. To powiem ci, że no, po prostu ciarki przechodziły mi po plecach, a jeszcze wiesz, to wszystko było okraszone taką muzyką. Taki niepokój, bo takie piszczałki, wiesz, takie skandynawskie rzeczy, jakieś takie piszczałki, jakieś takie skrzypce, takie smutne i wiesz, i masa ich, którzy wiją się jako wsiki, prawda, i to tak straszne. Znaczy, nie mówię, że coś tam z owsikami, nie, ale mi się kojarzy bardzo, ale one mi się akurat kojarzyły, takie wredne owsiki, no. Znaczy, ty się boisz owsików? Myślę, że ty też byś się bał. Jakbyś widział no, osoby, które chorują na tę pasożytniczą chorobę, a w zasadzie nie na chorobę, tylko na posiadanie tych owsików tam, nie? No ja kiedyś, jak byłem mały, to posiadałem owsiki i się naprawdę? Wtedy nie bałem, no. Ale to widzisz, no. To nie bałeś się owsików? Nie bałem się owsików. No dobrze, ale wiesz co, to powiem ci taki trochę odważne stwierdzenie, nie? A ja jestem odważny. Jak byłem mały, miałem ale, owsiki. Ale wiesz, że to oznacza, że prawdopodobnie wszyscy twoi koledzy wtedy też mieli, bo pewnie sobie tam przybijaliście piątki, dotykaliście się po twarzach i to, wiesz, te jajeczka przechodziły. Czy po twarzach się dotykaliśmy, to nie wiem, ale piątki chyba były. Jeśli złapali, to nic mi nie mówili o tym, nie wiem czemu. No dobrze, Maćku, doszliśmy tutaj do twojej prawdziwej historii. W każdym razie, no, nie wiem jak zareagować na tak, w każdym razie Buka z Muminków i Hatifnaty, tak. Hatifnatowie z Muminków to są dwie straszne rzeczy, które nawiedzały niektórych widać w snach i tak w sumie dzisiaj ludzie się oburzają, że w kreskówkach jest tyle przemocy, ale dzisiejsze kreskówek jakoś dzieci się nie boją, a Muminki takie rodzinne i wspaniałe to tak. Teraz się przyczyniają do tego, że ludzie mają jakieś koszmary. Tak, ale wiesz, oprócz Muminków to inne jakieś rzeczy, na przykład pająków się ludzie boją, prawda? Tylko ja mam pytanie, czy oni właśnie pająki, czy pająki były w Gwiezdnych Wojnach. Taki potwór w drugim epizodzie był taki na arenie, pamiętasz? Wtedy co do tych słupów ale to byli... bardziej modliszka taka, wiesz? No ale wiesz, ale tak na tych nogach jak pająk, tak? No tak, ale... Aklaj stronie... nazywał bodajże ten potwór? Chyba nie tak. Pamiętam. W każdym razie ja się modliszek nie boję, a pająków się boję przeraźliwie. Ale ktoś się bał modliszek w sądzie? W sądzie? Dlaczego no? W sądzie? W sądzie. Przez... A, o, nie w sądzie. A, nie w sądzie, tylko w sądzie. Nie, nikt tam modliszki nie wymienił. No właśnie, więc no, to nie wiem jak z tymi modliszkami twoimi. W każdym razie, no, jeszcze Freddy Krueger, tak? Pojawiał się.
Freddy'ego Kruegera chyba wszyscy się bali. Ja pamiętam, jak pierwszy raz obejrzałem to bodajże z Łukaszem, Freddy'ego Kruegera po latach, znaczy ja nie pierwszy raz, Łukasz pierwszy raz, ja po latach przyniosłem kasetę VHS do niego. Ale ten stary koszmar, tak? Tak, stary koszmar i to był pierwszy koszmar, w którym grał jeszcze Johnny Depp. To była chyba jego jedna z pierwszych ról. I pamiętam, że on coś tam w łóżku spłonął i jakieś takie straszne rzeczy się działy, bo coś tam mu się śniło z tym Freddym Kruegerem i to wszystko takie plastikowe, że ja nie wiem, jak ja się tego mogłem bać. Wiesz co, prawdopodobnie większość strachów, jakie mamy z dzieciństwa, to są strachy, które mamy w wyniku tego, że oglądaliśmy filmy nie w odpowiednim, że tak powiem, tym przedziale wiekowym. Tak, czyli zawsze wcześniej niż trzeba. Ja wiesz, jaki ja mam uraz do obcych teraz, do alienów, to no to ja się boję do dzisiaj takiego jakiegoś stworka, a prawda jest taka, że gdybym obejrzał to w wieku 20 lat, tak jak obejrzała to, nie, moja żona to obejrzała trochę wcześniej, ale jako już osoba, powiedzmy, która już przeżyła te takie strachy, no to ona ogląda i to dla niej nic nie jest przerażającego. No trochę się może boi, ale to... Wiesz, jak to jest, jak coś zobaczysz, to jak jesteś mały, to ma czas, żeby się zakopać twojej podświadomości i tak jakby swoją takim... Zostaje głównie niepokój, a nie sam konkretny obraz. Ale wiesz co, ja się chyba nigdy szkieletorów nie bałem. A zwłaszcza tego szkieletora z Himena. Tam się pojawił taki głos, że... Tak, był ten szkieletor z Himena i dla mnie on był zawsze śmieszny. Tak, zwłaszcza tam jak uciekał od tego miecza, co ten Himen tak się zmieniał w tego miecza. Znaczy nie, ten miecz miał taki, tak? Tak, i on tam był go tym gonił. Takim jakimś księciem czy coś, tak. Jak tutaj mówił coś o czerepie. Moc posępnego czerepu, tak? Tak, mocy przybywaj. Mocy przybywaj. Mocy przybywaj, tak, było coś takiego. No i później go gonił i to raczej było takie zabawne zawsze. No ale to prawdopodobnie jedna z osób w sądzie, którą puściliśmy, oglądała to widocznie za wcześnie, tego Himena. Tak, ja ci powiem a propos moich strachów, to ja najbardziej się... A już widzę, że tutaj musimy powoli kończyć, to nie, bo ja się rozgadam, wiesz? Ja tak? Tutaj, tak, to ja to dobrze. Zostawię na wiemy już, po przerwie. Że... Dobrze, czyli zostawimy największe strachy Maćka po przerwie, teraz zapraszamy na coś, co nas wszystkich uspokoi. Less Than Jake. Tutaj z Huby i tutaj straszą. Tutaj straszą. Dzisiaj opowiadamy o potworach w Gwiezdnych Wojnach i strachach z naszego dzieciństwa i z dzieciństwa wszystkich ludzi na świecie i w ogóle kuli ziemskiej i wszechświecie. A Maciek przed przerwą zapowiedział, że powie, czego on się naprawdę się boi, oprócz inflacji i deflacji. I podatków. Tak, to ja powiem, może nie czego się boję, a czego się bałem, bo bardzo się bałem. Już nie udawaj, nie wiadomo. Od razu powiem, ja jestem taką, jeśli chodzi o mój poziom przyjmowania strachu, jestem na poziomie takiej małej dziewczynki. To znaczy, ja nie jestem w stanie horrorów oglądać, bo ja się boję po prostu. Ale teraz też? Teraz też, ja się przyznaję. Jejku, no dobrze, tak. no to jest straszne. To jest straszne. Nie ma nic przyjemniejszego niż pójść wieczorem na dobry horror, gdzie pojawiają się... Nie, w kupie mogę, tak, ale sam w pokoju wysiadam. Naprawdę? Tak, słowo honoru. Ale nieważne, wracając do tego, ze mną o czym mówiłem... się nie bał, jakbyś oglądał. Mam komentarz na każdą okazję. Ja wiem, ty na wszystko masz komentarz. Ale o tym, o czym mówiłem, bałem się strasznie z Archiwum Mix. Była jedna, ja wiem, ja już widzę twój wyraz twarzy, ale daj mi dokończyć. Była jeden odcinek, chyba nawet taki, to były chyba nawet dwa odcinki połączone. Gdzie był potwór. Był potwór, który, to było jakiś zmutowany człowiek, który przemieszczał się rurami kanalizacyjnymi i on potrafił wyjść z kibla. I co? I powiesz mi, że ty się bałeś tak. Oddawać stolec później. Ty to po prostu tak jakoś brzydko mówisz, znaczy, że... brzydko, właśnie tak się mówi ładnie. Możesz powiedzieć brzydko, ale i to wtedy trzeba było lepikać. Ja nigdy nie oddawałem stolca, ja zawsze kupę robiłem. No i wracając do tego, ja nigdy, znaczy nigdy później przez miesiąc miałem problem Maćku, z tym, dzisiaj żeby jest twój dzień. Dzisiaj jest dzień, kiedy naprawdę dajesz swoje wyznania. Tak, ja wiem, ja jakoś się lubię zewnętrznie, także to mnie przerażało w dzieciństwie i z tym sobie nie umiałem poradzić i w ogóle bałem się bardzo. To się przyznaję. Rozumiem. Ale ty się ze mnie tak nie śmiej, bo nie, przepraszam, przykro. Twoja szczerość jest porażająca. No ale dobrze, teraz może coś o Gwiezdnych Wojnach, przejdźmy z tych tematów kanalizacyjnych.
Co cię straszyło w Gwiezdnych Wojnach? W Gwiezdnych Wojnach. A w Gwiezdnych Wojnach, jak byłem mały, to mój tata miał w swoim warsztacie, gdzie zajmował się renowacją antyków, wywieszony plakat, na którym był jakiś taki potwór właśnie. Nie wiadomo, ja nie wiedziałem, co to jest i zapadło mi to jakoś w głowę. I czasem się gdzieś tam, ja sobie to przypominałem i bałem się tego. I później się okazało, że ten potwór to był Rancor z Gwiezdnych Wojen. Naprawdę? Tak. Bałeś się Rancora? Tak, zanim poznałem, co to są Gwiezdne Wojny. Tylko z plakatu... Rancor jest straszny trochę. Tak, i jego się bałem, Wiemy na pewno z audycji, która już była prawie rok temu, to była wtedy halloweenowa audycja, że Łukasz bał się ryb. Tak, ale Łukasz ogólnie boi się jakoś ryb. Łukasz boi się zwierząt, żywych zazwyczaj. Tak, ja widzę, jak on patrzy na te moje myszoskoczki, jakie mam w domu, tam trzymam w takim terrarium, bardzo ładne są. Trochę jakby siedział i się zastanawiał, nie, czy po prostu przyjdą i go zamordują. Tak, ja mówię, no weź na rękę, a on coś tam zawsze jakąś wymówkę znajdzie i to taką nawet niezłą, prawda? No ale to już zostawmy te myszoskoczki i te zwierzęta. Ja w Gwiezdnych Wojnach, powiem wprost, praktycznie niczego nigdy się nie bałem. Czasami bałem się Imperatora, ale to już naprawdę, jak byłem mały, no bo on z tych wszystkich fałd... starych Gwiezdnych Wojnach. Tak, no bo te oczy, wiesz, on tak miał dużo tych fałd, w ogóle te małe oczka takie czerwone, takie w zasadzie żółte, to zależy, bo VHS jak się wycierał, to wiesz, to później kolory się tak zmieniały trochę. Tak. No to w sumie aż racja. Później na samym końcu były już tylko czarne te Gwiezdne Wojny, bo tak często oglądałem. Taki vintage się robił. Tak, no na pewno w Gwiezdnych Wojnach nie bałem się tego, co chyba miało w zamiarze przestraszyć widza, czyli tych wszystkich potworów na asteroidach, nie bałem się tych takich potworów, no zresztą co tu dużo mówić, w nowej trylogii ciężko się, żeby się bać jakiegokolwiek potwora. No to jest racja. Tam tylko jeden, Hayden Christensen ma na imię, ale to... A jego się bałem. Ja też się jego bałem. Znaczy ja się nie bałem jego, ja się bałem, że on jeszcze będzie. Wiesz? No on musiał być, no wiesz. To było tak, ja oglądałem, z nim się scena kończyła, było coś innego, a cały czas się bałem, że on wróci i on wracał. Wracał, no wiesz, no wrócił, ale w końcu przemienił się w Vadera, którego szanuję. On jest jak opryszczka, on wraca. No to zależy, jak często oglądasz Gwiezdne Wojny. No ja często. Jeżeli obejrzałeś raz, to już był i już nie wróci. Chociaż praktycznie, no nie, w szóstym epizodzie go jeszcze faktycznie wstawili. No dokładnie, on tutaj tak z zaskoczenia wyskakuje. No tak. Niby go już stara trylogia, a tu nagle, o nie, to on. No powiem. Dla tych, którzy nie wiedzą, on został, jak była wydana specjalna edycja starej trylogii, to on w miejsce... Showa, który był twarzą Vadera. Starszego pana. W ostatniej scenie, jak jest ta trójka duchów. Kultowej scenie, która kończy całe Gwiezdne Wojny. Został tam komputerowo wstawiony Christensen zamiast tego pięknego, starego aktora. No tak. I Gwiezdne Wojny jakby się trochę mniej kultowe stały. Ale dobra, koniec z naszym narzekaniem. Maćku, czy jest coś jeszcze, czego się boisz? Może teraz? No, jak już mówiłem, ja się panicznie boję pająków, ale to... Pająków się boisz. Tak, oj tak. A pająki w jakimś filmie były? Był taki film, gdzie takie pająki chodziły. Pamiętasz? One zjadały całe miasteczko, łącznie z drewnem, wszystko. Pamiętam, że wychodziły z oka. Był atak pająków, ale to było śmieszne. Ale była straszna... To nie było śmieszne, jeżeli się boisz... Ale wiesz, ja wyrosłem już ze strachu z pająkami. Wystarczy, że po prostu żona poprosi cię kilka razy, prawda? Bo tak jak kiedyś byłem mniejszy, to zawsze mówiłem, tato, pająk. A teraz już nie ma takiej sytuacji. Teoretycznie ja jestem i słyszę, Piotrek, pająk. No to ja muszę te pająki zabijać. Ale ja mam tak samo, wiesz, bo ja mam siostrę, która jeszcze bardziej się boi. Ale to ja muszę je zabijać. Ale wiesz, co jest najgorsze w tym wszystkim? Że ja jeszcze dodatkowo czuję tutaj naprawdę taką powinność moralną i ja nie potrafię zabijać tych pająków. Ja muszę je na żywca złapać. A to nie, to ja z klapka. No widzisz? A pomyśl, jakbyś był na przykład, no nie wiem, takim pająkiem, tylko dlatego, że ktoś się ciebie boi, że jesteś brzydki i masz za to ponieść śmierć. To jest bardzo niesprawiedliwe. Nie, to ja bym się z tym zgadzał. Gdybym wyglądał jak pająk, to bym się chciał. Maćku, widzę, że część zawodów, zwłaszcza takich, które ze służbą się wiążą, są dla ciebie zamknięte niestety. Mówisz tak? Tak. Nie przeszedłbym testu psychologicznego? Myślę, że żadnego na pewno. Oj, no to mnie zabolało. Myślę, że test psychologiczny będziesz miał za tydzień, kiedy poprowadzisz audycję z Łukaszem, bo tę audycję już chyba czas zapowiedzieć. Nie wiem, o czym będziecie rozmawiać. Na pewno będzie sonda, na pewno będą wiadomości ze świata Star Wars. Na pewno będziecie wy. I zapewne nie będzie Piotrka. Tak, mnie nie będzie, ja muszę trochę odpocząć. Chciałbym teraz pozdrowić wszystkich słuchaczy Gwiezdnowojennych, nie tylko w Radiu Campus. Niech moc będzie z wami. Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że w lepszych humorach niż dzisiaj. Dzisiaj żaden gag nam chyba nie wyszedł. Tak, to takie przykre.